Witam serdecznie. Trzecie zadanie z matury 2016. Mamy coś takiego. Liczby A i C są dodatnie. Liczba B stanowi 48% liczby A oraz 32% liczby C. Wynika stąd, że C jest równe i będzie to uzależnione od naszego jakiegoś A. Pierwsza podstawowa, bardzo ważna rzecz. To są procenty oczywiście i można te zadania wykonywać jakby krok po kroku. O co chodzi? Liczba B, to ja sobie skoro mam tak, liczba B, no to wpisuję B. Stanowi, wynosi, jest równa, to jest dokładnie to samo, czyli jest równa 48%, więc piszę 48% liczby A. Ok? Dobra. Oraz, tak, czyli tu mam zapisaną dotąd. Oraz 32% liczby C, czyli liczba B dalej tak stanowi, czyli wiemy z drugiej strony, że B równa się 32% liczby C. To jest to, liczba B, 32% liczby C. No i teraz zauważcie jedną rzecz. Tu jest B równa się 48% z A, tu jest B równa się 32% z C. To znaczy, że skoro B jest równe tyle i B jest równe tyle, to to musi być równe temu. Czyli ja mogę zapisać, że to nasze 48% A jest równe i tutaj mamy 32% C. Sorry, C. Oczywiście ja to C muszę wyliczyć. Więc tak, pomnożę sobie przez 100. Po co? Żeby się pozbyć procentów, tak? Bo to jest 48 setnych, tu jest 32 setnych, więc te setki się skasują. Więc będzie 48A równa się 32C. Podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc przez 32. Więc C równa się 48 32 A. To oczywiście możemy sobie ładnie skrócić. Przez 16 to jest 3, przez 16 to jest 2. A więc ostatecznie C równa się 1,5 A, no bo to 3 drugie to jest 1,5 i mamy odpowiedź A. Więc zadanie z procentów, które faktycznie co maturę, czy co drugą maturę gdzieś się pojawia, że jakaś liczba stanowi ileś procent jakiejś innej liczby i trzeba ją wyliczyć. A zapisanie jest proste. B stanowi 48% A, B stanowi 32% C, no i trzeba było z tego wyliczyć C, tak? Bo tu jest teoretycznie układzik równy. Dobra, dzięki za uwagę, pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć!